Witam serdecznie. Dzisiaj odcinek po raz pierwszy w laboratorium, czyli w mojej małej piwnicy. Nazwa stąd taka, że można sobie tutaj eksperymenty będzie robić na roślinach różne. No i będę mógł rozmnażać spokojnie ryby. Jak widać, piwnica nie jest duża. O, tu są kible z rybami, z roślinami. Jest zrobiona w opcji najtaniej. To znaczy ścian nie tynkowałem, nie robiłem nic, tylko po prostu przybiłem starą plandekę. Także zrobiłem coś w rodzaju mega grow boxa. No i zobaczymy, czy to będzie funkcjonować. Dlatego też, jeżeli chodzi o szkło, no to nie ma tutaj za dużo. To jest nowe akwarium, które dostałem. Zresztą pokażę wam, jakie tu jest bieda oświetlenie. Tak, jakieś niebiesko-białe. Groniszcza od tego rosną jak cholera. No ale proporczykowca nie przeszkadza, jak widać. Jest 8 proporczykowców z Cablopes. No i kolejne wkrótce tutaj też trafią. Tutaj są ryby, które dostałem razem z tym akwarium. Żółte molinezje, platki, papuzie, no i glonojady, które jak tam widać się rozmnożyły już. Także idzie hodować spokojnie ryby w ten sposób. A podpowiedziało mi to, że tak powiem, to co widuję na Facebooku, na stronach ludzi z Azji, jak oni hodują, czy tam z Afryki. W Afryce to po prostu kopią dołek, wkładają folię do środka i heja. No ale czy jakość tych ryb jest dobra później, no to już jest inna kwestia. Jeszcze jeden zbiornik z rybami. Jest kilka molinezji i szczopieńczyki degata. Tutaj akurat glonozę miałem straszliwą. Z tego powodu, że różne podłoża tutaj zastosowałem do tej bliksy, żeby zobaczyć, jak będzie rosła. No i tamtą przenawoziłem w miarę. Na tym tutaj podłożu to wymarła. To jest podłoże naturalne, tak zwane. Właśnie przez ten syf mi się zrobiły te glony. Nigdy więcej takiego podłoża. No, tak poza tym sporo roślinek mam, jak widać. W końcu też mam okazję porozmnażać sobie je trochę. Trochę zaszczepek też dostałem od znajomych. Także no jest co z tym robić. Można się roślinami też pobawić. Jak na razie widzicie, no szkiewek nie ma, trochę jakichś tam technicznych rzeczy. Zamierzam się pobawić takimi starymi wekami, jak tutaj ta. Można tam coś wsadzić do środka, ma pokrywkę. Tych wek mam kilka. Tutaj jest baniak na ancistrusy, te zwykłe, i na czarne molinezje. Z tamtymi ancistrusami się spóźniłem trochę, no bo już się zdążyły wykocić, no to poczekam, aż młode trochę podrosną i też je przeniosę. Natomiast wszystkie inne ancistrusy, które mam, to wrzucę tutaj. Tu już jest przygotowane dla nich miejsce, cała masa kryjówek. Tu części nie widać, bo jest deska, żeby tam był cień. A domki dla glonojadów najtaniej, najprościej robi się z doniczek. Przecinamy doniczkę wzdłuż i mamy dwa domki. Tej wielkości domek kosztuje 10 euro, no to można sobie policzyć, jaka to jest oszczędność. No i generalnie, tak jak mówię, tutaj będą ancistrusy. Aha, w ogóle tak. Tutaj są L107 i Waben Mustery. Tu są te zwykłe. No, szczepieńczyki Degata. Proporczykowce z Cablopes. I szczepieńczyki Aplohelius lineatus, ale nie wiem, czy coś widać. Tam jakąś widzę w tle rybkę. To taka żółtawa kropka. Zobaczmy, może zdejmę pokrywkę.
odbija się światełko. Ale musimy wierzyć na słowo, że są tutaj aż dwie sztuki. Straszliwą walkę miałem w ogóle z tym fiszumem. Niestety była ta piwnica wypełniona aż prawie pod szczyt, full różnymi rupieciami, śmieciami i w ogóle takimi rzeczami, które się zbierają z czasem w piwnicy. No i trzeba było wszystko sortować, segregować. Przez te doniczki od kwiatków to tak mi kręgosłup boli, bo co chwilę było przekładanie z miejsca na miejsce, no bo trzeba było najpierw odgruzować jeden narożnik, wsadzić tam kwiatki, odgruzować drugi, przełożyć, żeby móc odgruzować trzeci. No ale już zrobione i powoli zaczyna wszystko działać. Tutaj sobie wrzucę po poczykowce. Chcę właśnie takich poszukać, bo wiem, że miałem więcej takich przeźroczystych polietylenowych pojemników. To akurat na taki jakiś stojak typu szafka pod telewizor z lat 60. No to mogę sobie wrzucić trzy sztuki. Jeden, dwa i trzy. I tak zamierzam na początku uciągnąć tutaj. Z tego względu, że no nie wiem, jak będzie tutaj w tej piwnicy, bo zdarzyło się już, że zalało tą piwnicę. Nawet na kanale naszym można zobaczyć filmik z tego zdarzenia pod tytułem Zakładamy biotop Rioxingu. I tam ewidentnie sobie płynie rzeka tutaj. Także jak widać, wszystko jest na paletach. Kabloza to też nie może tutaj być. Wszystko pójdzie na sufit. A jest świeżo skończone dopiero. Nawet nie odrywałem listew, bo tutaj była taka ściana antykurzowa, żeby te rośliny nie dostały w dupę już całkiem. Chociaż i tak powinienem każdą z nich umyć i tak trzeba będzie zrobić. No, ale od razu czuć, że jest cieplej. Wilgotność się zwiększyła. Nie śmierdzi stęchlizną, także dobrze. I co najlepsze w ogóle w całej tej historii, to powiem wam, nie wydałem ani grosza na to wszystko. Wszystko to są rzeczy, które miałem z budów. Jakieś stare rupiecie, stary fotel, który dawno powinien zostać wyrzucony. Wszystko mi się przydało, łącznie z jakimiś stelażami, tak tutaj, czy właśnie z tą szafką pod telewizor, która już powinna być wyrzucona. Wiklina na przykład, zobaczcie. Stołeczek wiklinowy, znaczy no, stojaczek wiklinowy, ale noga spróchniała, więc się wywrócił. No i cóż z nim zrobić? Wyrzucić na śmietnik? No tak, ale jeszcze się przyda. No to trzeba go odwrócić do góry nogami. Z tamtej strony nie wypróchniał i można go użyć sobie spokojnie dalej. A i takim minimalizmem i dużą ilością pracy, no można sobie frajdę zrobić całkiem niezłą. Tliwia mi coś choruje, ale chyba będzie kwitło za niedługo, bo widzę, że tutaj coś jest. O. No, momento. O, tutaj widać, tak, będzie kwitła. Bardzo fajna roślina. O, tak jak widać, ja lubię rośliny. Mam ich sporo. No i też sobie lubię rozmnażać, tak samo jak ryby, tylko że no, trzeba mieć miejsce na to wszystko, a teraz przez chwilę będę je miał. Okej, okay, to taki obrazowy pierwszy odcinek tutaj z laboratorium. Ogólnie odcinki, które tutaj będą się ukazywać, no to będą dotyczyć właśnie takiego minimalizmu, jak z niczego zrobić coś. Wiadomo, akwarium to akwarium, ale no, rośliny z powodzeniem możemy sobie hodować w piwnicy w ten sposób. Kawałek folii, takiej właśnie plandeki na ściany. Robimy taki mały grow box. No i dobra lampa. Lampa będzie przy okazji grzała też. I jest frajda, jest zabawa.
Oczywiście tutaj dojdą regały jeszcze. No tak jak mówię, nie chciałem inwestować pieniędzy, bo czasy trudne są, nie wiadomo co się będzie działo, więc lepiej pieniądze mieć jakieś tam schowane, a hobby można realizować w ten sposób właśnie. Tym bardziej, że te wszystkie graty to musiałbym wyrzucić, musiałbym jeszcze pojechać, wywalić na wysypisko i tak dalej. A tak, kurczę, nawet jak zaczną pleśnieć, to się wtedy je wywali, a póki co, to do tego czasu zrobię już prawdziwe regały. Ja jestem bardzo zadowolony, że mi się to udało zrobić, bo tak nie wiedziałem, co z tego wyjdzie do końca. No i zobaczymy, jak to będzie wszystko rosło tutaj, jak to będzie hulać. Na szczęście, dwie piwnice dalej mam źródło wody bieżącej i jest odpływ, także wystarczy po prostu wrzucić pompę do jakiegokolwiek zbiornika i możemy sobie spompować wodę. Tutaj zestaw mam. Radzie już, chemię różną. No i tak samo można sobie napełnić jakąś beczkę tutaj, żeby mieć wodę. No to jest problem tylko, że to jest kranowa. No, trzeba by ją jeszcze uzgadnić. To znaczy przez system RO przepuścić. Natomiast jak na razie to mi starczy taka woda. RO sobie mogę zrobić w domu i to co będę tam chciał bardziej uważnie zrobić, to będę używał RO wtedy. I generalnie przenoszę się z większością baniaków tutaj. U Kuby w pokoju zostaną 1-2, a reszta ląduje tu z tego względu, że no, niech chłopak ma więcej miejsca. Ryby to nie jest jego bajka, może inaczej, lubi ryby, ale nie jest maniakiem tak jak ojciec. W związku z czym ma prawo do swoich zainteresowań także i potrzebuje na to miejsca. A ja się tutaj bardziej spełnię, bo tutaj mogę sobie chlapać, nie przyjdzie zaraz moja małżonka, nie będzie mi suszyć głowy, znowu rozlałeś, o Jezu, znowu panele spuchną i w ogóle. Tutaj mogę robić co chcę. Pozdrawiam Was serdecznie. Teraz już odcinki z powrotem będą się ukazywać częściej. Nie wiem, czy będę więcej mówił o rybach czy o roślinach. Myślę, że o wszystkim, bo tutaj to i będę miał jedno, i drugie. Jeszcze sobie zwlokę te moje minerały. Także na pewno znajdzie się jakiś odcinek na temat kamieni w akwarium. A generalnie będzie na przykład jak ze starej szafki zrobić regał na krewetki, na takie małe zbiorniki 20-litrowe na przykład. Bo mam takich starych gratów pewno, właśnie je rozkręcałem. Stoją w częściach, w korytarzu. Teraz biorę piłę, będę to ciął na wymiar i zrobimy regalik następny. A to właśnie, bo to jest osoby, które są od początku na kanale ze mną. To jest akwarium z komarami. Nie wiem, czy teraz to widać. Tutaj jak ruszam, o, w tym miejscu jest szczelina, przez którą się rozszczelniło. Ponieważ kot chłopaka mojej córki, którego zimowaliśmy, a raczej był w wakacje u nas, leżał sobie zawsze tutaj u góry i łapką sobie łapał rybki i wydłuwał taki kawałek silikonu. Pewnego razu w nocy, około 11, się zastanawiam, co ten filtr tak dziwnie działa. No a tutaj niestety fontanna bije z akwarium. Wszystko byłoby się dobrze skończyło, gdyby nie to, że padły mi przez to wszystko lorikarie Rio Atabapo. No i to była dość bolesna strata. Ale myślę, że tutaj w piwnicy będę miał znowu te lorikarie. Jak widać, miejsca jeszcze jest sporo, wbrew pozorom, bo wszystko to aż dotąd kiedyś wyleci i będzie coś nowego. Pozdrawiam serdecznie.
Postaram się wrzucić coś na jutro jeszcze, jak to tam działam z tym całym fiszumem. Pokażę ten regał, który z tych śmieci zbudowałem. I jeżeli bylibyście zainteresowani właśnie takim recyklingiem śmieci na różne takie rzeczy przydatne, to bardzo chętnie mogę robić takie filmiki właśnie jak wykorzystuję to, co dookoła mnie leży i prosi tylko, weź mnie i zrób coś ze mnie. Miłego weekendu, cześć!